jako że mamy również i pytania do samych graczy ekipy Impression, to z nami jest już Anarex. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór witam. Bardziej. Powiedz mi, jak dzisiaj się grało, bo słyszeliśmy was wszędzie, było naprawdę głośno. No, grało się w sumie całkiem spoko, tylko trochę Vertigo strollowaliśmy i Ancienta to już w ogóle. A tak to było git. A to Vertigo było przez was na tyle przygotowane, że czuliście, że pojawiając się na tej mapie jesteście w stanie ją wygrać? Czy właśnie mówiąc strollowane, mam wrażenie, jakby tam plan nie został w pełni spełniony? Najbardziej to jestem zły na siebie, bo trochę dawałem, jakby to powiedzieć, no nie grałem tak jak umiem i tak dalej. I dawałem po prostu się wyciągać na tym BS-ie. Cały czas w sumie często oddawałem za zero i tak dalej. No a że oni abuzowali na każdej mapie B, praktycznie w sumie, no tak, na wszystkich trzech mapach wchodzili tylko na BSB prawie, no to no, wyszło jak wyszło. Ja mam pytanko, co ja chciałem zapytać? Mi teraz to ja może teraz zapytam, jak przygotowywaliście się na rywala, bo zdaniem Bala byliście dobrze przygotowani targetowo no, właśnie na tę drużynę. Byliśmy całkiem przygotowani, właśnie nasz trener zrobił analizę, ładnie wszystko rozpisał, nawet przyniósł do hotelu, sobie wczoraj siedzieliśmy wieczorkiem i wszystko omawialiśmy. Z Veto było fajnie, w sensie śmiesznie trochę, bo nie graliśmy ani razu jeszcze w ogóle w sumie, jak gram z Jerem i tam resztą oprócz Kritiego od jakichś 2 miesięcy. Jeszcze ani razu nie graliśmy Overpassa, a wczoraj sobie mówiliśmy, że będziemy ryzykować i banujemy Nuka, bo wiedzieliśmy, że przeciwnicy lubią tę mapę. Tak samo jak nam nie idzie na tej mapie ostatnio. No więc ustaliliśmy, że zagramy sobie freestyle na Overpassie, taki totalny. Bo też były małe szanse po prostu, że go wezmą. No i tak jak myśleliśmy, wzięli Vertigo, my wzięliśmy... co my wzięliśmy? Inferno, które było bardzo dobrą, dobrą mapą. Na prakach i tak dalej bardzo dobrze nam tam idzie. No więc ten i na trzecie mapa Ancient, który w sumie myśleliśmy, że będzie chodził lepiej niż było dzisiaj. No ale no, też abuzowali BA, były kopoty tam, no i... Unlucky. A powiedz mi jeszcze troszkę o drużynie i o atmosferze, która jest w tym momencie w waszym składzie, bo też dowiedzieliśmy się tak mimochodem, że po drodze miałeś ofertę Zeski, ale właśnie jednak... O to chciałem zapytać. To co jest... zadecydowało, że zostajesz z chłopakami? No głównie to, że lubię ich wszystkich, wierzę w nas i wierzę w ten projekt. Wiem, że jeszcze trochę potrenujemy, będziemy naprawdę dobrzy. Wiadomo, jakiś slot na przykład w Advance kusił, w sensie kusił. To by była na przykład jedyna rzecz chyba, która by przeważyła, ale nie przeważyła, bo jednak wiem, że stać nas na więcej i że po prostu jesteśmy dobrzy. Tylko... No jeżeli można to osiągnąć od zera, to chyba nawet lepiej je smakuje. Mhm. No cóż, pozostaje nam pogratulować wam, bo jednak pokazaliście się też z bardzo, bardzo dobrej strony, zresztą Inferno, sam atak, tam działo się bardzo dużo i bardzo przyjemnych rzeczy. Dziękujemy, za chwilkę dołączy do nas jeszcze jeden zawodnik, jako że mamy możliwości, to znów chcemy jak najwięcej tych informacji od samych graczy wyciągnąć. No a mam wrażenie też, że Jacek tutaj będzie chciał, a nie wiem, czy poczujesz się pewnie. Jacek czuje się malutki. Jacek czuje się, już z nami jest Jerry. Dobry wieczór. Cześć, trzymaj. Siema, siema. Chciałem zapytać, jeżeli już dałeś mi, jak wy podchodzicie do tego sezonu? Co dla was będzie zadowalające, tak żeby uznać, że okej, cel minimum wykonany? Okej, na pewno dla nas celem minimum byłoby wygranie chociaż jednego spotkania. Najlepiej, żeby to było oczywiście wynikiem 2-0, bo wiadomo, że 3 punkty się bardziej przydadzą niż te 2 w tabeli. Ale myślę, że nas stać na więcej. Nie wiem, jak wygląda nasz harmonogram na ten moment, na jakiego przeciwnika zagramy następny mecz, ale wydaje mi się, że po takich treningach, po takim progresie, który zaliczyliśmy, czy to na mapie Vertigo, która już o wiele lepiej wyglądała niż na Team SK Gaming w meczu otwierającym Polską Ligę Esportową, to myślę, że nawet nie, że nie będzie problemu, bo nie chcę tak opryskliwie brzmieć, ale myślę, że uda nam się zdobyć chociaż te 1-3 punkty. Wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną. Wydaje mi się, że najważniejsze u nas są te charaktery, któremu każdemu się chce grać. Wszyscy są pozytywnie nastawieni do gierki i jest też fajna atmosfera, jak mogliście pewnie słyszeć parę okrzyków, czy to na drugiej, czy na trzeciej mapie, więc dokładnie tak to wygląda. Bez wątpienia. Powiedz mi, czy czujesz się takim liderem?
liderem tej drużyny, bo jednak właśnie stojąc obok, to można łatwo zauważyć, że wprowadzasz dużo takiego spokoju, wbrew temu właśnie, co mówimy, że jest tych dużo, tych okrzyków dosyć dużo, to jest jedna sprawa, ale kiedy przychodzi do takiego przedrundowego kola, to jednak dużo spokoju, dużo takiego, takiej zachowawczości. Dokładnie, dokładnie. Ja bardzo utożsamiam się z jednym z najlepszych prowadzących na ten moment, z Kadianem z Heroic. Myślę, że oni tak ostatnio chyba zmienili prowadzenie, ale Kaiden robił przez to przez dłuższy czas. I on właśnie jest taki, że jest bardzo, bardzo wybuchowy po wygranej rundzie. Hype, totalnie hype'uje drużynę. To jest ta energia, którą zawodnicy drużyny chcą czuć. A przede wszystkim też podczas gry jest spokojny. Jest entry, chce mu uspokoić. Na pewno nie było widać tego na pierwszej mapie. Troszeczkę na pierwszej mapie na Vertigo niestety tego za dużo nie było. Ja też mogę wziąć na swoje barki przegraną tą na pewno no niefajnym wynikiem strony terrorystów na tej mapie, ale na pewno druga mapa czy trzecia mapa, totalnie inna gra, totalnie inna koncentracja, o wiele większy hype, o wiele większe skupienie i właśnie o to nam chodzi, no nie? O to chodzi, żeby wprowadzać tą fajną energię, tą pozytywną energię i przez to wszystkim się chce grać. Bo... Powiedz jeszcze, jakbyś mógł coś zmienić, bo mówisz, że parę błędów zostało wcześniej popełnionych, chociażby na tej pierwszej mapie, gdybyś teraz wiedząc, co robi rywal, mógł coś innego ukąsić albo w jakiś sposób inaczej skalować. Okej, no to jeżeli chodzi o samą mapę Vertigo, to na pewno taka podstawa, gdzie łapiemy sobie entry, my jesteśmy po stronie terrorystów, powinien być freeze, powinniśmy na spokojnie, z chłodną głową podejść do kola, co chcemy zrobić, co, jaką część mapy chcemy na początku zająć, jak tutaj rotować przeciwnikiem i jak to wszystko obmyślać, a niestety wyglądało to bardzo niestety chaotycznie, więc... Myślę, że na pierwszej mapie to bym najbardziej zmienił, a jeżeli chodzi o trzecią mapę, którą niestety teraz przegraliśmy wynikiem 16-8, 16-9, wydaje mi się, że była runda przełamania, tam 12-8, 13-8. Wydawało mi się, że wtedy złapiemy troszeczkę to flow. Było fajnie, następna runda fajnie się rozpoczęła, wszystko było spoko i plan się niestety rozkruszył, bo wiadomo, call może być spoko, wszystko wokół może być fajnie, ale no niestety też indywidualności wchodzą w grę. No. Wezmę na swoje barki niestety. To. Ale słyszę, że flow i tak jest. Jest, niezależnie oczywiście. Od tego, co by się żadnych działo, negatywnych emocji. W spotkaniu pierwsze chyba, co powiedziałeś, to właśnie, że wyciągamy lekcje, tak jest progres, jest postęp i tego gratulujemy, bo widzimy z tygodnia na tydzień poprawę. No i ja dalej jestem zdania, że chyba tutaj do nas jeszcze wpadniesz przy jakiejś innej okazji. Bardzo chętnie. Jeżeli będzie szansa, bo masz dużo do powiedzenia i jasne. To zdecydowanie nam się podoba. Tymczasem... To